Zaczniemy mocno. Chciałbym raz i być może już ostatni konkretnie przedstawić swoje stanowisko na tę bardzo ważną dla mnie sprawę. Pojawiają się bowiem nieliczne, ale jednak głosy przeciwne. Do czego przeciwne głosy? Do formy, którą wyrażam, mówiąc o Kościele w naszych spotkaniach. Jest ich oczywiście niewiele. Powiedziałbym, że nawet są mniej niż marginalne. Ale znam wyraźny przekaz takich ludzi, ich poglądów, tak bym rzekł, od dawna. Nie wolno poddawać krytyce niczego, co z Kościołem jest związane, ponieważ osłabia to jego strukturę. Że nie powinno się publicznie poddawać krytyce poszczególnych biskupów czy kardynałów. Że nie powinno się piętnować nadużyć, które zdarzają się kapłanom. Że wszystko powinno się załatwiać wewnętrznie. Uważam takie myślenie nie tylko za błędne, ale wybitnie szkodliwe. Jednemu z adwersarzy odpisałem nawet, że wolałbym iść na wojnę sam, niż mieć u boku takich przyjaciół. To wewnętrzne załatwiactwo sprawiło, że Kościół jest w tym, a nie innym miejscu, że kapłani boją się świadczyć o prawdzie, a biskupi przewodzić wiernym w obawie przed gniewem Watykanu. Takie gadanie, szczególnie gdy płynie z ust mężczyzn, jest w mojej ocenie projekcją ich tchórzostwa. Jeżeli kogokolwiek gorszy forma mojego przekazu, może przecież nie oglądać. Jeżeli ktoś uwielbia nieustanne zamiatanie pod dywan, to może to robić, ale ja będę przy takim dywanie zawsze stał i mówił, że porządki polegają na zupełnie czymś innym. Gdybyśmy jeszcze żyli w czasach, w których jest spokojnie, Kościół nie byłby miotany na lewo i prawo przez ludzi podłych, gdyby głosu nie zabierała część ważnych hierarchów, która przecież już nie tylko wskazuje wyraźnie, że nie są to błędy, ale jakieś heretyckie wręcz dokumenty, niektóre postanowienia. Gdybym nawoływał do opuszczenia Kościoła, mógłbym taką krytyką się przejąć. Ale przecież za każdym razem zachęcam, proszę i nawołuję, że pomimo sztormu musimy na tym okręcie za wszelką cenę zostać. Swoją działalnością chcę pobudzać was, mam nadzieję, że to robię, pomimo zamieszania i wielkiego bałaganu, który jest w Kościele, że jest tutaj jeszcze nadzieja, że Kościół Święty przezwycięży i jest nas znacznie więcej. Ludzi, którzy chcą o niego zawalczyć. Ale nie udając, nie tchórzostwem, ale realnie i konkretnie. Będę was przekonywał do tego, że nie wolno nam milczeć, gdy trzeba krzyczeć, aby działać, gdy w czasie tego rejsu ktoś zrywa żagle, tnie szoty i robi dziury w poszyciu statku. Nie jestem tchórzem, który będzie stał bezczynnie i przyglądał się z głupkowatą nadzieją, że samo się naprawi i samo się zrobi. To właśnie takie myślenie i takie działanie sprawiło, że Europa się dechrystianizuje, że ludzie odchodzą od Kościoła. A odejście od Kościoła to nie jest rzecz porównywalna ze złożeniem wymówienia z pracy. To decyzja, która może zaważyć na całym życiu człowieka. To moja wina? Ja Kościołem przewodzę? Ja za to odpowiadam, co się w nim teraz dzieje? Gdzie popełniam więc błąd i odpowiadam tutaj jednemu panu, gdy mówię, że od biskupów musimy zacząć wymagać? A co, nie powinniśmy? Mamy milczeć, gdy niemiecki episkopat sieje zgorszenie, idąc drogą schizmy? Gdy kardynał Zuppi z Włoch nawołuje do tego, aby katolicy na nowo zdefiniowali swoją tożsamość? Chować głowy w piasek, gdy kardynał Ryś wskazuje nam współczesny judaizm i talmudyzm za naszą niemalże wewnętrzną katolicką rzeczywistość? Milczeć na kolejne dni judaizmu i islamu? Listy pisać? Od kilkudziesięciu lat wierni piszą listy. Często nie ma nawet odpowiedzi. Skąd więc zdziwienie, że szukamy tych odpowiedzi sami? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Dziś o tych, którzy myślą, że msza święta jest ich własnością. A nie jest. Siadajcie i czujcie się jak u siebie. Wszystkim mecenasom, którzy wspierają rozwój naszego kanału, który zwykliśmy nazywać projektem, gdyż jest w fazie rozwoju, serdecznie dziękuję. To wszystko może funkcjonować tylko dzięki waszemu zaangażowaniu i hojności. A w przyszłym tygodniu pokażę pierwsze zdjęcia z remontu studia. To oznacza, że jest już bliżej niż dalej. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, do których zachęcam. Za każde bardzo dziękuję i kłaniam się państwu w pas. No to co? Zaczynamy.
Kilka dni temu parafia Świętego Krzyża w Płocku na swoim oficjalnym profilu facebookowym opublikowała nagranie z mszy świętej, podczas której trzech księży grających na gitarze, akordeonie i czym tam jeszcze chodziło po świątyni i zachęcało ludzi do śpiewu. Całość przypominała marną zabawę w podrzędnej remizie, a nie najświętszą ofiarę. Filmik został usunięty po tym, gdy poddany publicznej krytyce przez wielu internautów, w tym sporą grupę kapłanów, nie przetrwał krytyki. Kościół pełen dzieci, pląsających tu i ówdzie, starsi, siedzący sztywno w ławkach, niby sielanka, niby wszystko dobrze. Ale czy na pewno? Gdzie? Powiedzcie mi, gdzie, w którym miejscu, jakiegokolwiek dokumentu kościelnego, jest wyrażona zgoda, aby ktokolwiek traktował mszę świętą jak swoją własność, do której może dodawać, co sobie tylko wymyśli, bo tak uważa, bo tak jest ładniej, bo tak wydaje mi się? Odpowiem. Nigdzie. Jest wręcz przeciwnie. Było tak dawniej i jest tak dzisiaj. Chociaż wszyscy papieże pouczali i przestrzegali przed trywializowaniem najświętszej ofiary i strofowali tych, którzy ze świątyń robią cepeliadę, a z mszy prywatną zabawkę, to nadal widzimy niestety takie historie. To ze Stanów Zjednoczonych. Ale spokojnie, w Polsce też takie rzeczy się znajdą. I znajdują. Kiedyś jeden z moich synów przyniósł do domu kartkówkę z religii. Wziąłem ją do ręki, bo zaciekawiła mnie adnotacja i skreślenie, które pisane czerwonym długopisem aż krzyczały, aby do nich zajrzeć. Przy pytaniu, czym jest msza święta, na które syn odpowiedział poprawnie, pisząc ofiarą, katecheta napisał: msza święta jest spotkaniem z Bogiem. Zaskoczony takim postawieniem sprawy przez nauczyciela, zrobiłem swoją adnotację, no i poprosiłem o uznanie poprawnej odpowiedzi, którą syn przecież bezbłędnie wskazał, no i kazałem zanieść kartkę papieru ponownie na lekcję religii. Katecheta nie pozostał dłużny, no i nadal trzymając się swojego stanowiska, zakończył, jak mu się wówczas wydawało, naszą korespondencję pytaniem: czy jestem mądrzejszy od autorów podręcznika? Nie pozostałem dłużny i odpisałem katechecie w następujący sposób, czym teraz się z Państwem podzielę. Msza święta niedzielna dawniej rozpoczynała się obrzędem aspersji. Asperges me domine chysopo et mundabor, lavabis me et super nivem de albabor. Misere mei Deus secundum magna misericordiam tuam. I tak dalej, i tak dalej, czyli pokrop mnie Panie chysopem, a będę oczyszczony. Psalm. Obmyj mnie Panie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia swego.
Ale w nowej mszy obrzędów tych zaniechano, tak jak zrezygnowano z przepięknej modlitwy kapłana i ludu u stopni ołtarza. Tak czy inaczej, nawet gdy mówimy o nowej czy tam starej mszy, to wielkie misterium za każdym razem ma swój początek w ucałowaniu ołtarza przez kapłana, który podczas sprawowania najświętszych obrzędów staje się alter Christus, czyli uosobieniem niejako Chrystusa, drugim Chrystusem, znaczy w tym sensie, że nie go zastępuje, ale jest jego wikariuszem podczas mszy świętej. No i pisze dalej temu nauczycielowi. Najpełniej odczuwał to ojciec Pio, który podczas każdej mszy świętej przeżywał realnie mękę, śmierć, zmartwychwstanie naszego Pana, w tym autentyczne ukrzyżowanie. Czym jest więc msza święta, jeżeli każdy gest wykonywany przez celebransa oddaje ponadczasową jedność wraz z ukrzyżowanym? Czyż to nie dzięki mszy, w sposób niemożliwy do zrozumienia dla istot tak prostych jak ludzie, możemy nieustannie i permanentnie być razem z ukrzyżowanym Zbawicielem? Popatrzmy na pierwszy list do Koryntian. Co pisał przebywający wówczas w Efezie Paweł? My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Koryntian 1, 23. Co to oznacza? Oznacza to, że pełnia zwycięstwa może odbyć się tylko i wyłącznie przez krzyż Chrystusowy. Więc określenie mszy jako spotkania z Bogiem jest niebezpieczne, bo niepełne. Tak dalej kontynuowałem odpowiedź katechecie. Jest ogólne i wprowadza w błąd. Oczywiście, że msza jest tym wyjątkowym czasem, w którym spotykamy się z Bogiem, ale na Boga, tak literacko podanego zwrotu, nie możemy podawać dzieciom jako definicji wielkiego konkretu. Nie możemy w definicji dokonywać uogólnienia dla największej rzeczy, sprawy, broni, obrony, jaką pozostawił nam Chrystus, czyli mszy świętej, która jest Eucharystią i ofiarą. Definicja mszy świętej nie brzmi więc, że jest to spotkanie z Bogiem, bo zdanie to w żaden sposób nie oddaje ani misterium, ani powagi, wagi, wielkości, mądrości, ani miłości, ani transcendencji, ani znaczenia szansy nawet na wyobrażenie sobie, czym jest msza święta. Więc spór, który prowadziliśmy za moją sprawą z katechetą, nie dotyczył więc tego, czy zdanie msza święta jest spotkaniem z Bogiem, jest zdaniem prawdziwym, bo oczywiście ono jest prawdziwe. Ale o to, czy można w sposób tak niepełny uczyć o czymś tak doskonałym i tak tajemniczym zarazem. Może ta historia zobrazuje moją pozycję i stanowisko, kontynuowałem. Pewien człowiek miał okazję jako jedyny zobaczyć najpiękniejszy wschód słońca w najpiękniejszym na świecie miejscu. Wyobraźcie sobie taką sytuację. No i gdy wrócił do ludzi, którzy czekali na niego z wielkim zainteresowaniem, został zapytany, jak było. No i gdy wszyscy czekali z napięciem, to on odpowiedział, słońce wzeszło jako czerwone i szybko stało się żółte. Czy taka odpowiedź w ten sposób podana jest nieprawdziwa? No oczywiście, że jest prawdziwa. Jest zgodna z prawdą. A czy oddaje sens i piękno tego, co mógł widzieć ten człowiek? No nie. No i może nauczyciel w tamtej chwili chciał powiedzieć, że to tylko definicja, żeby było dziecku łatwiej zapamiętać, że w starszej klasie będzie miał wyjaśnione, że katecheza jest dobrana do wieku, że później to zrozumie. Jakie później? Kiedy później? Co to jest później? Skąd wiemy, czy będzie jakieś później? Jeden zrozumie, a drugi nie. Jeden człowiek, w tym przypadku dzieciak, zdąży, a drugi nie będzie miał już takiej okazji. Jednemu powiedzą rodzice, dziadkowie, a innemu nie. Podałem więc taki przykład, że pewien chłopiec z klasy najstarszego syna na religię już nie uczęszczał. Było to dawno temu. Rodzina całkowicie odeszła od kościoła. No i bez Bożej pomocy i wielkiej ingerencji opatrzności do tego kościoła już pewnie nie wróci. Zdążył natomiast usłyszeć, że msza, jako dziecko, na którą każą mu przecież chodzić, to spotkanie z Bogiem. Był więc na mszy, ale obiecanego Boga nie widział. Wniosek, jaki mógł wysnuć chłopiec, że podano mi nieprawdę. Byłem, ale obiecanego Boga nie było. Chłopak może już nigdy nie usłyszeć, że msza to wielkie misterium. Ofiara z Boga dla Boga, z Syna dla Ojca. I to za jego sprawą. Czytamy bowiem u Łukasza w rozdziale 22 w wersetach 42-43. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja. Niech się stanie. Ofiara. Nie za Niego. Za nas. Bez niej wszystkim nam biada. Napisałem więc dalej. Jak według Pana mam więc zaufać autorom podręcznika, z którego uczy się moje dziecko, którzy w tak trywialny sposób, takim określeniem mszy świętej, w rzeczywistości jakimś pseudopoetyckim, wytartym niczym najnudniejszy slogan, dołączają do takiego chóru ludzi, którzy w Jezusie Chrystusie chcą widzieć wyłącznie kumpla, z którym można się spotkać.
Owszem, owszem, można podczas mszy spotkać się z Panem, ale który gdyby zechciał nas po ludzku przenieść na Kalwarię, zobaczylibyśmy wówczas zakrwawioną i obitą zbawczą twarz. Ciernie przecinające podstawę czaszki, skórę na plecach wydartą fragmentami do żywego mięsa. Widzielibyśmy ból i strach. I to jest msza święta. I z takim Bogiem umęczonym i chwilę później, gdy kapłan łamie hostię umierającym, spotykamy się na mszy świętej. Widzimy go też, gdy kapłan wrzuca cząstkę hostii do kielicha, zstępującego do otchłani i zmartwychwstałego. No właśnie, tak też mu powiedziałem, że widzimy, widzowie, jak w teatrze, i uczestnicy, próbujący zrozumieć niezrozumiałe. Dobre to były czasy, gdy mszy się słuchało, gdy kapłan sprawował ofiarę, a nie odprawiał mszy jak jakieś czary, gdy mówił lub śpiewał "Ite missa est" zamiast dobrego obiadu. No i właśnie ostatnie w tej kwestii. Msza. Po łacinie to missa. Rzecz w ogóle nieoczywista. I chociaż etymologia tego słowa pozostaje dalej kwestią sporną, to osobiście skłaniam się ku wersji, którą popierał również papież Benedykt XVI. Jedni uważają bowiem, że słowo missa oznacza rozesłanie od czasownika mittere. Inni, że bierze się z hebrajskiego missach lub missanach. No i w Septuagincie, czyli w tłumaczeniu Pisma Świętego z hebrajskiego na grekę, missach przetłumaczono na prospora. A stojący u podstaw hebrajski rzeczownik minschach oznacza ofiarę mączną i występuje on w Piśmie Świętym. Można więc śmiało powiedzieć, że łacińskie rozesłanie wiernych idte missa es to idźcie ofiara spełniona, a nie idźcie spotkanie dobiegło końca. Missa to z kolei czynność wykonywana przez osobę posłaną. A posłanym był Chrystus, to wiemy, chociaż Żydzi tego nie przyjmują do siebie. A czym była jego missach, czyli ta specjalna czynność, którą na ziemi miał wykonywać? Nauczanie? Uzdrawianie? Leczenie? Tak jak w dzisiejszej Ewangelii? Niewidomego? Spotkanie z ludźmi? Nie. Te rzeczy służyły przygotowaniu na prawdziwą missę, a była nią ofiara z samego siebie. Czytamy nawet u arcybiskupa Fultona J. Sheena w Kalwarii i mszy świętej. Dobry łotr gotów był pozostać maleńką hostią aż do końca mszy świętej. Dlaczego nie warto trywializować? Dlaczego należy mówić jak jest? Przypomniałem mu wypowiedź wpływowego niemieckiego jezuity, który opowiadał się za wprowadzeniem pełnej interkomunii z protestantami. No i na domiar złego Eucharystię określił jako uroczysty posiłek w obecności Boga. Uroczysty posiłek w obecności Boga. Czyż nie jest to piękne, poetyckie? Jakieś nawiązanie do tego, że karmimy się ciałem Pana, jak podczas ostatniej wieczerzy. Tak pomyśli wielu. W mojej jednak ocenie rzeczy najważniejsze trzeba nazywać tym, czym są. Msza jest ofiarą i Eucharystią, a nie spotkaniem. Msza po to została ustanowiona, aby ponowiła się na niej bezkrwawa ofiara baranka. Nie kolejna, ale ta sama. Niestety brak wiedzy o misterium, odarcie jej z liturgii, z tajemnicy jest podstawową przyczyną zatracenia przez ludzi wiary w autentyczną, wyrażoną w czterech arcyistotnych wartościach, obecność Chrystusa Eucharystycznego na mszy świętej. Przecież 30%, przynajmniej 30% katolików na Zachodzie i 17% katolików w Polsce nie wierzy w to, że w konsekrowanym chlebie i winie są ciało, krew, dusza i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uważają, że jest to pamiątka. No i być może ktoś żyjący w świecie przenośni, hiperbol, paralel jakiś i innych środków artystycznego wyrazu, próbując kiedyś tym ludziom wyjaśnić niebiańską, kosmiczną wręcz sytuację, powiedział, że msza to uczta, ostatnia wieczerza, spotkanie znane z obrazu mistrza Leonarda. Być może, aby lepiej zrozumieli, ktoś powiedział im właśnie na katechezie, jak ten katecheta, że msza to spotkanie z Bogiem. No i logicznym skutkiem jest więc następująca konstatacja. Skoro Bóg jest wszędzie, a my mamy iść z Nim na spotkanie i wiemy przy tym, że możemy Go spotkać również poza Kościołem, to po co chodzić do Kościoła? Po co na mszę, skoro przyjemniej jest Boga spotkać na plaży albo w lesie? W tamtym czasie też widziałem, a były to jeszcze ciepłe miesiące, jak kilka dziewczyn w parafii, młodych dziewczyn, przyszło do świątyni ubranych jak przyjść nie powinny. Przynosiły akurat dzienniczki bierzmowanych z wszystkim na wierzchu, tak? Że nie tylko każda kobieta w kościele była zniesmaczona, ale i mężczyźni czuli wstyd. Po prostu taki normalny ludzki wstyd. To mogły być nasze córki z tyłkami na wierzchu. No i z całym dekoltem. I dlaczego przyszły tak ubrane? Zadałem pytanie katechecie. Bo przyszły na spotkanie. Gdyby miały świadomość, że podczas mszy umiera i zmartwychwstaje sam Bóg, że msza to ofiara,
pomyślałyby być może. A może ubrać się porządnie, skoro ma tam ofiarować się za mnie Jezus Chrystus, Syn Boga, który mnie stworzył. Zakończyłem tę korespondencję zdaniem: stanowczo więc pozostaję na stanowisku, że msza to ofiara. Wiecie, dlaczego w mojej ocenie w wielu kościołach, również w Polsce, dzieją się takie rzeczy? Ponieważ kapłani tego typu lekceważą mszę świętą i jej ofiarny charakter. Część z nich postawiła sobie za punkt honoru umilanie wiernym pobytu w świątyni, aby nie było tak nudno. Kawę tym ludziom jeszcze parzcie. Watę cukrową dzieciom rozdawajcie, żeby ludziom się nie nudziło. Filmy puszczajcie. Przecież jak ludzie idą do kościoła i mają się nudzić, to zorganizujcie im coś. Nudzi was msza święta? Cóż jest w niej takiego nudnego, że trzeba podczas niej robić jakieś nędzne szopki? A może tu chodzi o was? Może chcecie pokazać, jak umiecie pięknie grać na gitarze? Czy akordeonie, co? Może chodzi o was? O ludzi? Kiedy stawiacie podczas różnego rodzaju występów chórów? Cały zespół, który zasłania prezbiterium i tabernakulum. Tak jakby nie można było stanąć z boku i wykonywać tych śpiewów. Albo na chórze. Żeby nikt was nie widział, żeby nie przesłaniać Boga. Zadaję pytanie, może po prostu chodzi tutaj o was? Chcecie pokazać w kościele, jak pięknie śpiewać i jakie macie talenty, zasłaniając jednocześnie Boga. Może jest też tak, że część kapłanów uformowanych w byle jaki sposób odbiera swoją misję poprzez maksymalne zapełnianie świątyń. Może dostajecie jakieś punkty na to. Może sądzą tacy kapłani, że to wszystko właśnie polega na tym, istota ofiary na tym polega, aby uczestniczyło w niej jak najwięcej ludzi. Aby można byłoby się pochwalić przed biskupem albo sąsiednimi parafiami. Patrzcie, u nas o 11 przychodzi 1000 osób. Świetnie. Ale czy te osoby wiedzą, po co przychodzą? I jeszcze mówienie, msza święta dla dzieci. A jest jakaś inna Golgota? Mniej krwi, mniej cierpienia? Dla dzieci. Skazaniem dla dzieci. Rozumiem. Ale dla dzieci? Trywializujecie. I dlatego ludzie odchodzą. Te pełne kościoły to jest tylko pewien symbol, że za chwilę będą puste. Bo prowadzicie takie działania od kilkudziesięciu lat. I zawsze się okazuje, że z tych pełnych kościołów po kilku latach, dzięki właśnie takiej działalności, ludzie przestają traktować Kościół poważnie i odchodzą, a te dzieci już nie wracają najczęściej. Może ogląda ktoś ten program ze wspomnianej parafii z Płocka. Zapytajcie księdza proboszcza, czy wie, co to jest ofiara mszy świętej i co się podczas niej realnie wydarza. A wydarza się to. Jezus, przyprowadzony do krzyża, sam usiadł na nim. Kaci pchnęli go gwałtownie w tył, by się położył, porwali jego prawą rękę, przyłożyli dłoń do dziury wywierconej w prawym ramieniu krzyża i przywiązali rękę sznurem. Następnie jeden z nich uklękł na najświętszej piersi Jezusa, inny przytrzymywał kurczącą się rękę, trzeci zaś przyłożył do niej długi gwóźdź, długi, trójgraniasty, gruby jak duży palec, ostro spiłowany na końcu i zaczął gwałtownie bić z góry w główkę ćwieka żelaznym młotkiem. Słodki, czysty, urywany jęk wydarł się z ust Pana. Krew trysnęła dookoła, obryzgując ręce katów. Ścięgna dłoni pozrywały się, a trójgraniasty gwóźdź wciągnął je za sobą w wąską, wywierconą wcześniej dziurę. Wbity gwóźdź przechodził całą grubość drzewa i wystawał nieco z drugiej strony. Najświętsza Panna jęczała cicho. Magdalena odchodziła prawie od zmysłów z boleści. Po przybiciu prawej ręki kaci spostrzegli, że przywiązana już do ramienia krzyża lewa dłoń nie dochodziła do otworu wywierconego na gwóźdź. Odwiązawszy więc rękę od drzewa, opierając się nogami o krzyż, sznurami ciągnęli z całej siły tę rękę, dopóki nie naciągnęła się, sięgając do właściwego miejsca. Wtedy dopiero stąpając Jezusowi po piersiach i ramionach, przykrępowali znowu silnie rękę do belki i wbili gwóźdź w dłoń lewej ręki.
Do pionowej belki krzyża na około 1/3 wysokości, licząc od dołu, był przytwierdzony ogromnym gwoździem wystający klocek, do którego miano przybić nogi Jezusa, aby Zbawiciel w ten sposób więcej stał niż wisiał. Inaczej bowiem rozdarłyby się ręce, a i nóg nie można byłoby przybić bez pokruszenia kości. W tym klocku także wywiercony był wąski otwór, a w samym pniu krzyża wydrążono miejsce na pięty. Skutkiem gwałtownego naciągnięcia rąk w obie strony całe ciało Najświętszego Odkupiciela skurczyło się. Nogi podciągnęły się w górę. Kaci, nałożywszy na nie pętle, sznurami pociągnęli ze wszystkich sił ku dołowi. Jednak znaki umyślne z okrucieństwa porobione były za daleko, więc jeszcze sporo brakowało, aby stopy zostały do podstawki przybitej u dołu. Nowe klątwy posypały się z ust zbirów. Kilku radziło, by wywiercić nowe otwory w ramionach poprzecznych, bo podnosić podstawkę byłoby zbyt kłopotliwie, lecz inni rzekli z piekielnym szyderstwem: nie chce się sam wygiąć, to mu pomożemy. Przywiązali silnie Jezusowi do krzyża piersi i ramiona, by ręce nie przetarły się na gwoździach, po czym, nie zważając, że sprawiają Jezusowi potworną męczarnię, szarpiąc ze wszystkich sił powróz uwiązany u prawej nogi, dociągnęli ją na dół do podstawki i przykrępowali do drzewca. Ciało naciągnęło się tak straszliwie, że słychać było chrzęst kości w klatce piersiowej. Zdawało się, że żebra pękają i że się zsuwają. Tułów obwisł cały ku dołowi. Nie można sobie nawet wyobrazić, jak straszna była to męka. W tym bólu nieznośnym jęknął Jezus głośno: o mój Boże, o Boże. To jest msza święta. I teraz odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy podczas tego, co usłyszeliście, jest miejsce na to, co teraz widzicie? Wszystko, co tutaj się dzieje, powstaje tylko dzięki Państwu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, subskrypcjom, lajkowaniu, wysyłaniu dalej linków oraz oglądaniu reklam. YouTube to bardzo lubi. Wasze komentarze, które składają się z przynajmniej 5 słów, też są bardzo doceniane przez algorytm pana YouTube'a. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć się do naszego dzieła i zostać naszym mecenasem, to może do tego zaszczytnego grona dołączyć w bardzo prosty sposób, czyli wejść w pierwszy link pod komentarzem, w pierwszym zamieszczonym komentarzu albo w opis tego filmu. Tam znajdziecie wszelkie informacje. Dzięki temu wsparciu jestem w stanie wygospodarować sobie czas pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, żeby móc to wszystko przygotowywać. Programy są przygotowywane na bieżąco. Robię je w soboty oraz w niedzielę. Tak już to wszystko na razie wygląda. Do momentu, aż otworzymy nasze studio, osiągniemy 100 tysięcy subskrypcji w maju i zaczniemy budować prawdziwą, konserwatywną i katolicką telewizję na wysokim poziomie. Wszystkim mecenasom, którzy do teraz nas wspierają, cały nasz zespół, kłaniam się serdecznie w pas i dziękuję, że jesteście. To wszystko dzieje się dzięki Wam. Te programy powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu. A na odchodne w niedzielę. Dziś krótko nie będzie. Koniec programu kieruję szczególnie do tych, którzy uczestniczą w Novus Ordo, w nowym rycie mszy świętej. Kościół wie i od zawsze uczył, że msza święta nie jest własnością żadnego kapłana. Nikt nie ma prawa wprowadzać do mszy czegoś, co mu się wydaje. Takie działanie nie tylko jest grzechem, ale niszczy teologię mszy, trywializuje ją i zabija jej wartość. A msza jest najcenniejszą sprawą na ziemi. Idąc kolejny raz na msze w swoich parafiach, zobaczcie, czy księża przestrzegają zasad, które nakłada na nich Kościół. A to nie są jakieś wymysły. To wynika z głębokiej tradycji Kościoła. W Novus Ordo została ona bardzo zaburzona. To nie znaczy, że msza nowa nie jest ważna. Jest. Tylko pytanie, czy poważna? I do czego doprowadziła ta zmiana i ta sytuacja? Ale z drugiej strony też musicie wiedzieć, że konstytucja o mszy świętej, o liturgii z Soboru Watykańskiego II zakładała zupełnie coś innego, niż jest wprowadzane w większości kościołów na całym świecie. W większości kościołów kapłani robią swoje msze, dodając wszystko, co sobie tam chcą. I nie mówię nawet o akordeonach. Mówię o tym, że zmieniają całą jej strukturę i zasady.
A msza to nie jest spektakl. To jest głęboka teologia. Za każdym gestem i każdym ruchem kryją się konkretne rzeczy. Konkretne teologiczne sprawy. I zmiana choćby jednego punktu zaburza tę harmonię. Zobaczcie, co dzieje się u was w kościołach. Oto konkretne błędy, które wskazuje sam Kościół, występujące podczas mszy Novus Ordo. Podczas obrzędów wstępnych. Błędem jest brak śpiewu i niedoczytywanie nawet antyfony na wejście. Przez celebransa, rzecz jasna, lub czytanie jej za późno. Powinna być przy maksymalnej redukcji rytu po pozdrowieniu wstępnym, przed wprowadzeniem lub po nim. Niewłaściwe jest rozpoczynanie liturgii mszalnej od ołtarza znakiem krzyża, po którym są przemówienia świeckie. Na przykład, kiedy kapłani wprowadzają sobie tam jakichś świeckich, a już broń Boże, polityków. Na przykład rozpoczyna się msza, jest z nami pan poseł, który powie kilka słów do ludu. To jest ogromne nadużycie i wielki błąd. Nie ma na mszy świętej podczas jej struktury i podczas jej trwania żadnych innych występów. To nie jest teatr, ani tablica ogłoszeń. Nadużyciem jest też brak zachowania milczenia podczas aktu pokuty i przed odmówieniem kolekty. Często w kolekcie spotyka się krótką konkluzję zamiast długiej. Niekiedy też stosuje się nieodpowiednie gesty przy intonowaniu Gloria i wezwaniu Módlmy się, a brak ich zauważa się przy pozdrowieniu wstępnym. To mówi Kościół. To są błędy wytykane przez Kościół wielu księżom. Spotyka się często nierozróżnianie otwierania rąk od zebrania, czyli pozdrowienia, i wznoszenia rąk do Boga, czyli symbolu modlitwy, oraz przesadną wylewność tych gestów. Chodziłoby o to, że jak w starej mszy uczono, kapłan podczas wykonywania gestów robi wszystko na wysokość swoich barków. Nie ma więc miejsca w kościele na takie rzeczy albo takie rzeczy. Jest w kościele miejsce na to, na to. To są bardzo ważne różnice. Liturgia słowa. Niewłaściwe jest szukanie przez celebransa czytania mszalnego podczas kolekty, modlitwy powszechnej w czasie Ewangelii. Kościół mówi, że to jest tak, jakby Słowo Boże nie dotyczyło kapłana. Zauważa się przez to brak szacunku dla Księgi Słowa Bożego, którą powinno się przed czytaniem umieszczać zamkniętą na ambonie i po czytaniu otwartą tam zostawić. Zauważa też Kościół współczesny, że jest pomijanie czytań w niedzielę i podczas świątecznych liturgii. Zamiast dwóch jest jedno i Ewangelia. W starej mszy tak jest, oczywiście. Ale skoro już jest nowa i mówicie tyle o przestrzeganiu zasad, dlaczego ich nie przestrzegacie, że Sobór Watykański jest bardzo ważny? No jest konstytucja posoborowa, czemu jej nie przestrzegacie? Jest niezgodne też z zasadami liturgii wykonywanie psalmu bez śpiewu albo śpiewanie tylko dla rubryk przez organistę. Poważnym nadużyciem pozostaje również zastępowanie psalmu responsoryjnego pieśniami, a zwłaszcza kolędami i towarzyszenie jakiegoś tam akompaniamentu, gitar i innych rzeczy. Niewłaściwe jest chodzenie po kościele podczas proklamacji czytań i śpiewu psalmu, na przykład gdy robią to spóźniający się wierni, kościelny, który gdzieś tam wyłazi z kielichem, ministranci łażący do zakrystii, czy też kapłani nawet udający się do konfesjonału. Na to zwraca uwagę Kościół. Coraz powszechniejszą stają się również takie rzeczy jak głoszenie homilii czy kazania od ołtarza. Często czynią to prezbiterzy i biskupi, rozkładając na nim różne pomoce, magnetofon, notatki. Treść homilii, jak mówi Kościół, powinna wskazywać tylko i wyłącznie na Boga. To jest też ważna rzecz. Homilii, czym innym jest kazanie, gdzie można odnieść się do spraw społecznych również w kontekście Boga. Ale ołtarz też nie jest miejscem, żeby wyrzucać swoje notatki, a już broń Boże trzymać na nim cokolwiek innego. To jest kwestia teologiczna, czym jest ołtarz. Całe tomy książek są na ten temat. Spostrzega się też brak proporcji czasu trwania poszczególnych części mszy świętej, zwłaszcza skracanie liturgii ofiary. Wybiera się na przykład najczęściej drugą modlitwę eucharystyczną. Nie ma kanonu w ogóle. Ale za to jest dłuższa homilia i ogłoszenia duszpasterskie. Co jeszcze czytamy w dokumentach, które mają pozycjonować, pokazywać, jakie są błędy w dokumentach kościelnych? Liturgia eucharystyczna w nowej mszy. Błędne jest umieszczanie pateny i kielicha na korpolale przez ministranta. Dajecie ministrantom pewne funkcje i ministrant, który tego nie powinien robić, bo w nowej mszy się wprowadza takie jakieś nowinki, zdejmuje bieliznę kielichową i kładzie na korporał, czyli na ten
obrus, na którym będzie konsekrowany za chwilę Pan Jezus, no wszystko to, co ma w ręce. No to jeżeli już tak robicie, to nauczcie te dzieciaki, jak mają się zachowywać. Błędne jest również przedwczesne ustawianie mszału i kielicha na ołtarzu, na przykład podczas modlitwy powszechnej. I w ogóle jest tak, że od razu macie mszał na ołtarzu. To jest błąd. To jest właśnie obniżanie rangi mszy świętej ze względu na jej teologiczny charakter i te elementy teologiczne, które tam występują. Błędne jest również głośne odmawianie modlitw po złożeniu darów i przy obmyciu rąk. To są modlitwy prywatne kapłana. Ciche. Nadal zmieniany jest też tekst módlcie się, aby naszą ofiarę. Zamiast módlcie się, aby moją i waszą ofiarę. No chyba jest różnica. Módlcie się, aby naszą ofiarę, zamiast módlcie się, aby moją i waszą ofiarę. Kościół po coś to ustanowił. Kto wam daje prawo, żeby to zmieniać? Kościół też mówi, że wypadałoby również zaczekać z modlitwą nad darami do chwili ukończenia zbierania darów pieniężnych. Obrzęd mimo niekiedy rozbudowanej procesji z darami powinien być zwięzły, podporządkowany modlitwie eucharystycznej. Tam wszystko ma swój rytm. Czas zbierania na tace nie może przedłużać się aż do Komunii Świętej. Tak mówi Kościół. Powinno się wyciągać ręce do ludzi przy Pan z wami, unieść je na wezwanie w górę serca i tak pozostać aż do Sanctus, czyli święty w Nowym Rycie. Błędem jest pośpiech przy konsekracji, mówienie w czasie, gdy wierni klękają lub gdy wstają, przeciąganie samego podniesienia po konsekracji, a skracanie go podczas doksologii. Jest to nagminne zjawisko. Należy zaczekać na amen. Nieporozumieniem jest też, jak mówi Kościół, przy konsekracji chleba podnoszenie z nim razem pateny. Nieporozumienie, takiego słowa używa Kościół w tym określeniu błędów. Należy rozróżnić ukazanie najświętszych postaci po ich konsekracji, gdy kapłan unosi je ponad głowę, aby wierni na nie spojrzeli, od rzeczywistego podniesienia w ofiarnym geście do Ojca podczas końcowej doksologii, hostia z pateną na wysokości oczu celebransa. Czyli w starej mszy, kiedy kapłan robi tak zwane małe podniesienie z hostią nad kielichem. No to w Nowym Rycie to się odbywa ponad głowę podnosi. No to wszystko jest zmianą. To małe podniesienie to też jest odpowiednia symbolika. Kiedyś o niej opowiem. Palkę z kielicha, jeżeli jest używana, należy zdejmować przed hak igitur. I przykrywać zaś ponownie po podniesieniu kielicha i przy klęknięciu celebrans. Nie powinno się podczas wypowiadania doksologii na zakończenie modlitwy eucharystycznej przy słowach w jedności Ducha Świętego rozkładać rąk zbyt szeroko z postaciami świętymi, bo grozi to narażeniu tych postaci na upadek na przykład. Niewłaściwe jest stosowanie przy przekazywaniu znaku pokoju przez przewodniczącego liturgii aklamacji przekażmy sobie znak pokoju zamiast przekażcie sobie znak pokoju oraz przez lud Boży pokój nam wszystkim. Nie mówimy tego, znaczy w sensie w nowej mszy nie ma takiej funkcji, jak ludzie mówią pokój nam wszystkim. I przekażcie sobie znak pokoju. Nie przekażmy sobie znak pokoju. Kościół na to zwraca uwagę, więc rozumiem, że jest to ważne. I Komunia Święta. Niewłaściwie, gdy celebrans przed wiernymi z podniesioną hostią nad pateną zaraz po ukończeniu śpiewu Baranku Boży mówi oto Baranek Boży, nie zostawiając czasu ani na przypisaną modlitwę cichego przygotowania, ani uklęknięcie. Błędem jest, gdy wszyscy koncelebransi ukazują wiernym hostię i wspólnie mówią oto Baranek Boży. Powinien to czynić tylko przewodniczący liturgii, główny celebrans, trzymając swoją hostię nad pateną. Zresztą jest taka stara anegdota, która mówi o tych koncelebrach. Mówi ksiądz Onufry, koncelebrowałem. 10 metrów od ołtarza wtedy stałem. I wtedy ktoś zapytał, czy widział ksiądz hostię. No i salwa śmiechu przeszła po probostwie. Jest bardzo wskazane, mówi dalej Kościół, by wierni przyjmowali ciało pańskie z hostii konsekrowanych podczas mszy świętej, w której uczestniczą. Jak nagminnie się dzieje, że tego po prostu nie ma. Jest tylko konsekracja dużej hostii. Bardzo często. Celebrans nie powinien przerywać udzielania Komunii Świętej i zostawiając komuś drugiemu rozdawanie komunii, a sam w tym czasie, nie licząc się z udziałem wiernych, kończy mszę świętą na przykład. Co się zdarza? Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie komunia na Nowym Rycie jest jeszcze rozdawana, a celebrans poszedł do ołtarza, puryfikował kielich i zakończył mszę bez udziału wiernych.
No i to są właśnie te nowe msze, które oni tworzą. W każdym miasteczku inna msza. Już nie mówiąc, że świat jest wielki i w każdym miasteczku na świecie może być w związku z tym inna. Niewłaściwe jest także przesuwanie mszału na środek ołtarza, który zarezerwowany jest dla najświętszych postaci. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego od lat z całą rodziną chodzimy na msze trydenckie, przedsoborowe. Bo tam msza nie jest niczyją własnością, ale ofiarą. Dzięki za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.